Cześć, Tremilo, jest to nowy dzień. Dzisiaj jedziemy do Warszawy na skatepark i teraz będziemy wchodzili na dach, ponieważ właśnie tam na górze, na dachu tu się remontują. Mam nadzieję, że mnie nie złapią. Fajne. To jest zamknięte teraz? Tak, to w ogóle jest zamknięte. Jak wrażenia? Bardzo fajnie. Jest takie, mi się wydaje, takie mniejsze troszkę. Niby mieszkamy na czwartym piętrze, ale jest inaczej. Bardzo tak dziwnie jest strasznie. Nie wiem, jak to ująć, ale bardzo fajnie. Tak. No, bardzo fajnie jest. Bo można sobie zobaczyć, co jest na innych dachach na przykład. W ogóle to pierwszy raz od 13 lat byłem tutaj, gdzie mieszkam. Mieszkam tu 13 lat, a pierwszy raz byłem na dachu. I bardzo fajnie. I ta powie coś. A wiesz, że jak ja byłem w twoim wieku, no właśnie chciałem to można było wchodzić na dach. Nie były zabezpieczone. Teraz już są przepisy, każdy dba o to. Są, wiesz, są zabezpieczone wszystkie wejścia. I mogłeś się normalnie się wychylać. A kiedyś normalnie, ja wchodziłem normalnie. Można było normalnie wejść. Ja też bym tak chciała. Na wieżowiec, na ten duży też chodziliśmy. Co? Oczywiście, no. I wychylałem się. Ale to, wiesz, patrząc teraz, to było bardzo niebezpieczne. Tylko przepisy są teraz inne i bardzo dobrze. Bo po prostu nie można wchodzić. Właśnie szkoda. Nie, nie. Kiedyś to wszyscy wchodziliśmy. Normalnie można było wejść na wieżowiec sobie. Właśnie fajnie. I chodziłem na krawędzi, przy krawędzi. Wychylałem się. Ale to, tak jak teraz patrzę jako ojciec, to niezbyt fajne. Znaczy, no. Fajne jest na raz, ale zawsze może się coś, wiesz, przytrafić. Która jest godzina? I wpadliśmy jeszcze do pracy, żeby tata mi zrobić zdjęcia. Zdjęciowa. I później jedziemy. No to zaczynamy. I mnie to tak walnęło. Ale co, muszę coś nie zrobić. Thank you.
jest bardzo męczące. O, idzie plażowiec. Idzie plażowiec. Tam jest plisz. Dobra. Tutaj mamy nową sekcję, którą pokażę kiedy indziej. No i teraz idziemy chyba kupić nowy grip tape, bo też mam, jak widać, brunny i jest śliski, no. Ale te grip tape, tak, ale te grip tape i skuty są o wiele lepsze od poprzednich. Więc polecam. Żebyś po to otwarty się nie pocić. Nie będę się pocił. Ale basenu z gąbkami nie będę. Basenu! Ty! Basenu z gąbkami będę skakiwał i mi nie będzie. Nie będę, będę mokry. Czerwą będziesz skakiwał. Tam będzie pływał. Ja pływał z gąbkami. Ej, jeszcze okulary. Jeszcze okularki. Ej, będziemy zrobić jak lekcji. Kąpielów, wziąć okularki. Musimy kiedyś zrobić coś takiego, żeby wziąć czepek, okularki i kąpielówki i wskoczyć do basenu z gąbkami. Jeszcze ręcznik. Klapeczki jeszcze. No, klapki jeszcze. Coś mówisz? Lecimy.